Cześć, z tej strony Docentus, witam dzisiaj w troszkę innej serii, ponieważ ciągle jest co trzeci komentarz, dasz save, kiedy będzie save mapy, daj linka do mapy, daj download, kiedy będzie, kiedy mi dasz i tak samo z prywatnymi wiadomościami, to widzę, że wy macie jakąś potrzebę, po prostu wejść do tego domu, oglądnąć i tak dalej. Moi drodzy, przygotowałem dla was Modern House, który wybudowała osoba, jakiś tam człowiek sobie go wybudował. Gościu się nazywa Widerdude. Link w opisie będziecie mieli do jego kanału i będziecie mieli też link w opisie do downloadu tej mapki całej, tego oto domku. I teraz was oprowadzę po tym domie, bo to nie jest taki zwykły dom. To jest dom, którego ja bym nie zrobił. Dlaczego? Przede wszystkim on jest za duży. Ja nie mam tyle cierpliwości do tak dużych projektów, to pierwsza rzecz. Po druga, z redstone'a jestem cienki. A to jest dom napchany redstone'em, że aż laguje, ale są fajne elementy, które wam pokażę. I kolejna rzecz, no to jest za duża rzecz. Taki projekt ja bym to mógł wybudować, ale budowałbym go i budował cały czas. Ja to oblecę teraz po troszku, żeby pokazać wam jak on tutaj wygląda. Tu mamy takie fajne zejście. Możemy sobie wybrać łódź i jechać gdzieś tam w siną dal. Także jeżeli będziecie chcieli grać sobie na tym świecie, to zawsze możecie sobie tutaj domek ściągnąć, oglądać go dokładnie niż ja wam go pokażę i sobie po prostu pograć na tej mapie. W tym, że jeżeli będziecie ściągali, instalowali sobie ten save, pamiętajcie, że 1.8 lub wyżej to będzie tylko działało. Jeżeli na 1.7 bądź 1.8 bądź niżej zainstalujecie, no to wywali wam po prostu, ta mapa nie będzie działała. To są bardzo, teraz tak się zatrzymałem, zarąbista latarnia, powiem wam. Ona działa na czujnik światła, także jeżeli będzie ciemno, ona się sama automatycznie włączy. I teraz tak, tutaj mamy sportowy jakiś samochód, troszkę taką wyścigówkę jak ja i robiłem, ale patrzcie, to jest taki fajny patencik. Pach i możemy sobie wsiąść. No super sprawa, no nie pomyślałbym o tym. Tak samo jest z drzwiami do garażu. No tu jest jeszcze garaż, od garażu, nie powinienem od garażu zaczynać, ale patrzcie na to. Pach. No, niesamowite rzeczy tutaj porobione. Tu jeszcze mamy światełka wszelkiego rodzaju, także tu pamiętajcie sobie to, ogarnijcie, zerknijcie. No i dobra, wchodzimy do domu. Mamy tutaj taki ganek i teraz tak, jedna fajna rzecz, która się rzuca w oczy, to jest lód, moi drodzy. Pod spodem jest identycznie wybudowane tak jak tutaj, czyli to jest taka identyczna kopia odwrócona, co daje wrażenie, to robiłem u siebie już w publicznej toalecie w posterunku. Też takie lustro, prawda, w toalecie. Super to wygląda. Świetna robota. Podoba mi się bardzo. Patrzcie, jaki to jest efekt. Niesamowity. Moi drodzy, tak, pójdźmy może w tę stronę. Ten dom jest ogromny. Pewnie będziemy się parę razy tutaj gubić. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy jakiś taki pokój, gdzie możemy sobie zjeść. No, to też fajne rzeczy są. Nigdy nie, chyba tego nie robiłem. Ale drzwi i półpłytka, także bierzcie sobie inspiracji ile możecie. Tu jest kolejna fajna rzecz. Możemy sobie włączyć kominek. Pach. No, nie mam słów, no dosłownie. Pach, wyłączamy kominek. No, elektroniczny kominek. Pach. Tam są podajniki i one wyrzucają na Netherrack te ogniste kule. Super sprawa, super. Zarąbiście to wygląda. Co my tutaj dalej mamy? Może tak, tutaj mniej ciekawych rzeczy. Gdzieś tutaj się owca zapodziała, widzę. Wszelkiego rodzaju hole. Aha, my wróciliśmy tutaj. Zobaczymy, co jest z tej strony domu.
tak, jakbyśmy, o, tutaj mamy coś. Tu mamy tak, dywanik, Dell, komputer, czyli mamy jakieś takie biurko. Tutaj są książeczki, całkiem fajnie to zrobione. O, i tutaj mamy pokój do oglądania telewizji. Całkiem fajnie to zrobione. Też szybki tutaj. Mi się to podoba. Dobra, co tu mamy dalej? To, tego typu kaktusy. One są postawione na bloku bariery. W 1.8 macie blok bariery i sobie stawiacie, on jest niewidzialny. Stawiacie sobie kaktusy. Czyżby burza była? Zmienimy może pogodę. Dobra, nie chcę, żeby nam tutaj pioruny strzelały, bo po co? Nie będzie ładna pogoda. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy gdzieś... A, przy wyjściu do... Zobaczcie, moi drodzy, jak to fajnie tutaj wszystko wygląda, jak to jest fajnie ogarnięte. Mamy tutaj jakiś wodospadzik, chyba nawet takie zloty. Spływa to fajnie sobie wszystko. Nie wiem, skomplikowany basen, popatrzcie, jakie to jest wszystko wielkie. Kolejna rzecz, drzewka, czyli tutaj ze schodków zrobione, w środku trochę ziemi i takie proste drzewko, w prosty sposób. Patrzcie, jak to świetnie wygląda, rewelacja. Boisko, tutaj mamy do kosza, także też można sobie pograć. Nie no, ogromne. Dobra, wracajmy sobie może do głównego holu i pójdziemy na pięterko. Ok, jesteśmy już w głównym holu i teraz tak, będziemy szli sobie na piętro, ale zanim pójdziemy jeszcze na piętro, to tutaj jest ukryte przejście. No tak jak mówiłem, dużo redstone'a. Wejdźmy w te ukryte przejście. Tak, zejdziemy sobie, tu chyba możemy zejść. Tu mamy światło. Ok. Tu mamy jakieś drzwi. Aha, jesteśmy teraz pod podłogą, tak? Czyli to jest takie wejście pod podłogę. A co tutaj mamy? Czy tutaj mamy coś? Myślę, że to może gdzieś można wejść. No ale dobra. Może nie. Co my tutaj mamy? Tam jest safe, moi drodzy, z tego co wiem. I kombinacja to jest taka, dwa tu i trzeci tu. I się otwiera. I możemy wejść. Oh my god. Zobaczcie na to. To się nazywa bezpieczne miejsce do trzymania marchewki. Dobre. I ziemniaka. Nie no, super. Super, ale ktoś miał pomysł na wspaniały bunkier. Nie, fajnie, super oświetlone. Także zerknijcie sobie tutaj i to sobie chyba tylko wyłączamy. Dobra. A i tutaj chyba tyle. Tutaj możemy pozamykać. To możemy zamknąć i wychodzimy stąd. Idziemy zobaczyć, co jest na górze. To możemy też pozamykać. I idźmy, zobaczymy, co się dzieje tutaj na górze. A na górze dużo miejsca oczywiście. Jejku, jak to laguje wszystko. Moi drodzy, fajny też patent jest tutaj. Widzicie, tu jest troszkę niżej. To jest śnieg chyba na 6 tylko położony. Czy na 5 nawet. O jeden mniej niż pełny blok desek. Super sprawa, fajnie. Fajnie to też działa. Co my tutaj mamy? Tu pewnie mamy jakąś sypialnię. Tak, sypialnia jest. O, sprzęt stereo. Świetnie, można sobie usiąść. Elegancko. Fajne. Latające łóżko. Ok. Co my mamy jeszcze? Widzę, że tam chyba jest jakaś toaleta. A z tej strony? O, też sypialnia. O, ta fajnie wygląda. Zobaczcie, pół płytki. I tutaj mamy blok wełny. O, i to fajnie tak nowocześnie wygląda. Tutaj mamy jakiś stolik. Pokój. Ale super. Powiem wam, że to jest naprawdę super. Tutaj mamy enchantingi. Tu się by przydał jakiś laptop jeszcze tylko. Bardzo fajnie zrobione biurko.
Tak, idźmy, zobaczmy, co się dzieje tutaj właśnie w tej łazience. O! Bach! Nie no, super sprawa. Super sprawa. Łazieneczka. Jak ta lala. Aha, tu mamy jeszcze prysznic. Czy jak ja to kliknę, to coś się stanie? Co tu jest? To jest jakiś tłok. Tu coś było. A, proszę bardzo. Leci woda. Umyliśmy się. No to fajnie. To fajnie. Umyci, możemy iść dalej. Dobra, to jest jedna z łazienek. Myślę, że tutaj dużo więcej takich rzeczy będzie. Z tej strony, co tutaj mamy? Dywanik. Bardzo fajny dywanik, duży obraz, to jest obraz, ale taka fajna fakturka na tym teksturpaku. Tu mamy kolejny telewizor. No, piękne. Piękny widok tam jest. Dobra, idźmy tu do środka. Czy mamy coś jeszcze tutaj? Zobaczmy sobie. Półeczki, takie. Tak fajnie to zagospodarowane jest. O, ten cały korytarzyk. Świetnie zrobiony. O, zobaczcie. Takie proste do wykonania. Jakieś tam półpłytki. Tu kolejna sypialnia. Też telewizor. Kolejne biurko. Także dużo inspiracji tutaj macie. Jak coś nie wiecie zrobić. O, to jest super. Świetne, świetne. Czekajcie. Pogoda będzie teraz ładniejsza. No i dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, szukamy jeszcze coś tutaj może być. Tutaj mamy kolejne sypialnie. A tu chyba nawet już byliśmy w tym latającym łóżku. Tak, idziemy na górę może. Tutaj mamy schody na górę. I tu mamy wejście na jakiś taras chyba, tak? Nie, po prostu jest wejście na dach. Tak jest. I zobaczymy, jak to z góry jeszcze raz wygląda. Ale ogromna rezydencja, naprawdę wielka. Jest to ogromne. Także... Tak się zastanawiam, to chyba jeszcze gdzieś kino powinno być. Choć mi się zdaje, że w opisie było, że tu jest kino. Ale coś nie mogę go namierzyć. Czyżby gdzieś... Nie. Czyżby gdzieś jeszcze były? O, tutaj mam jeszcze jedną łazienkę. Lustro. Kibelek. Troszkę inny, na kowadle. No też fajne, fajne. Moi drodzy, mamy tu jeszcze przejście takie. Bardzo fajnie to wygląda. Te tutaj słupki takie. Z daszkiem, o, małe barierki. I tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczenie, także my się tutaj przejdziemy, zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. A tutaj mamy chyba pokój gościnny, to jest taki dla gości, którzy przyjeżdżają, no bo to jest... Gość jest bogaty, ma takie, że ma tyle kasy, to przecież nie będzie... Albo to dla służby może być, też, tak służba mieszka. Nie, chyba gościnny bardziej. Także tutaj też mamy jeszcze łazieneczki. O, świetna łazienka. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Pach, nie leci woda tutaj. Ale super wygląda ta łazieneczka też. Tu jeszcze jedna sypialnia. Też taka nowoczesna. Bardzo fajnie. No i co? I tyle tutaj w tym domku. Czyli tak, to jest taki jeszcze mały domek dla gości. Także moi drodzy, z mojej strony tyle. W linku macie download tej mapy. Także możecie sobie przyjść tutaj, sami oglądnąć. A tutaj jeszcze to zejście jest na łódeczki, tak? Może jest coś jeszcze tutaj, czego ja nie widziałem, czego nie znalazłem. Podejrzewam, że tak, bo to jest tak duże. To możecie napisać mi, jak coś znajdziecie i gdzie to było. Także z mojej strony tyle. Jeżeli się
podoba taka seria, to dajcie łapkę. Będę wiedział, czy robić wam więcej takich filmów. Jak się przyjmie, jak dla was to będzie ciekawe do oglądania, to będzie takich domków więcej. Będę wyszukiwał jakieś fajne projekty i wam serwował. Także z mojej strony tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!